sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czołem, a widzonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. To jest chyba pierwszy materiał, który faktycznie już jest w grudniu i z grudnia, a mamy 11 grudnia, więc no, trochę tego czasu już minęło. Znajdujemy się oczywiście w Ożrowie Mazowieckim, gdzie jak zawsze zaczynamy od tego samego typowego przelotu z prędkością tam niespełna 60-70 km na godzinę. Lecimy sobie bezpośrednio nad Nowym Torowickiem, które jak widzicie tutaj powstaje, ale tutaj po prawej stronie, na którym teraz lecimy, to jest oczywiście stare torowisko i jest powoli rozbierane. Część już zniknęła, pozostała część się zmienia, a sieci trakcyjnej już od dłuższego czasu nie ma. W poprzednim odcinku była zwijana i już po części nie było, a teraz już całkowicie jej nie ma. Jak widzicie, bramki nowe, białe stoją, to jest, na nich jest właśnie układana później sieć trakcyjna, a tutaj są elementy starego torowiska, jak i również nowy peron i nowa stacja, która się znajduje i zaczyna właśnie w tym miejscu. To tutaj zaczyna się Ożrów Mazowiecki, jeżeli chodzi o część pasażerską, gdzie faktycznie pasażerowie będą wysiadać i wsiadać z dwóch peronów. Warto na tym etapie to podkreślić, że tutaj po przebudowie będzie coś, czego wcześniej nie było, czyli dwa perony, cztery krawędzie i możliwość poprowadzenia tutaj do tego miejsca pociągów akumulacyjnych tylko i wyłącznie do Ożrowa Mazowieckiego, bądź też na przykład SKM-ki, która by kończyła swój bieg właśnie w tymże miejscu. Na to przygotowane są tutaj specjalnie dwa tory odstawcze, czyli podobnie jak się znajduje to aktualnie teraz w Pruszkowie, tam również są dwa tory odstawcze na SKM-ki. Dzięki temu pociągi będą mogły tutaj właśnie w tymże miejscu kończyć bieg i wracać do centrum Warszawy, czy jechać w dalsze inne jeszcze rejony. Nowe dwa perony będą miały przejście podziemne, windy i nowe wiaty na całej prawie długości. Wiaty, jak już skomentowaliście to dobrze w poprzednim odcinku, nie mają najudobliwiejszego koloru, jeżeli chodzi o ten element, ale trzeba pamiętać, że nie jest to dlatego tak, że tak wygląda to, tylko konserwator zabytków powiedział, że ma to wyglądać tak samo jak poprzednia stara wiata, która została wyburzona. No i dlatego tak to wygląda. A w tymże miejscu jest stary, tymczasowy peron, który się znajdował w tymże miejscu, peron drugi tak zwany, tymczasowo właśnie w tymże miejscu się znajdował, no on już całkowicie już nie jest funkcjonujący i najprawdopodobniej niedługo będziemy widzieć już jego rozbiórkę. Mówię to w każdym odcinku, ale z każdym odcinkiem coraz go mniej widać. No ale dobrze, nowy peron. Jego jedna krawędź peronowa jest już użytkowa i to jest jedyny na krawędź peronowa. Przez to aktualnie w Ożrowie Mazowieckim jest ruch wahadłowy po jednym torze się odbywa, jak i również w związku z budową stacji dalej Rokitno, znaczy przystanku osobowego. Tutaj powstaje nowe przejście podziemne. Jak widzicie, część jego już jest ze schodami na nowym peronie, ale na drugim peronie, który tutaj się buduje aktualnie jeszcze, tego oczywiście wszystkiego nie ma. I to dopiero powstaje. Jak widzicie, dopiero mamy zarys mniej więcej. Grodzie się tutaj pojawiają bezpośrednio, aby oddzielić teren gruntu i niedługo rozpocznie się również wykop i pierwsze elementy ścian, które będą powstawać tutaj, pewnie najprawdopodobniej metodą ścian szczelinowych. I też mamy tutaj oczywiście pozostałe elementy, fundamenty pod nowy dach, który w tymże miejscu powstanie. Jak widać, nowe filary pojawiają się już na całej długości, no i oczywiście praca w re. Warto zaznaczyć, że ja ten film nagrywałem nie w innym momencie, a bezpośrednio rano, o wschodzie słońca, co jeszcze chwilę zobaczycie na niektórych ujęciach. Więc praca była faktycznie na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ilość tutaj osób i tego, że trochę tutaj się osób kręciło, a to było tak mniej więcej koło godziny, no, 7. No, tak 7.30, bo tutaj teraz jest wschód słońca. Ale faktycznie miałem chyba pierwszy raz okazję zobaczyć, że na placu budowy jest tłum, ruch i tak dalej. Rzeczy tutaj faktycznie koniecznie się zmieniły w porównaniu z poprzednim odcinkiem, no to jest na pewno to, iż raz, nie ma już zupełnie starego peronu, co macie faktycznie w tytule, to zostało całkowicie wyburzone, a dwa, to to, że nie mamy również już kładki na stary peron i to też jest rzecz, która się zmieniła. Całkowicie torowisko zniknęło, od tamtego czasu nie ma już nic, powstaje faktycznie tylko i wyłącznie nowy peron, jak i również to, iż część tutaj bezpośrednio po stronie, o której teraz lecimy, czyli po lewej, a bezpośrednio to jest strona południowa. Tutaj prace już właściwie nie są aktualnie realizowane. Tak jak to wygląda, tak to wygląda. Do wykończenia i kolejnych etapów sądzę, że tutaj nie będzie większych zmian. Bardzo się zastanawiam, czy nad schodami będą w sumie zadaszenia jakieś. Mogłem to znaleźć w projekcie, ale jestem ciekawy waszych komentarzy. Czy według was powinny być zadaszenia nad wyjściami po bokach torowisk?
nienapędzony, czy nie powinno być zatrzymanie nad schodami. Dajcie znać w komentarzach i może ktoś z Was też również wie o tym bezpośrednio. A tutaj oczywiście z boku, po prawej stronie mamy też dworzec, który tutaj w tymże miejscu się prezentuje. Aktualnie on też przeżywa swoje przebudzenie mocy, że tak to powiem, przebudowę. Ale o tym powiem za chwilę, bo tam też się to trochę dzieje i też to trochę niedobrego się dzieje. Niestety o tym też muszę powiedzieć. Warto to też zaznaczyć w tymże miejscu, że po lewej stronie, jak widzicie, tutaj mamy schody bezpośrednio na peron. Miesiąc temu, jak nagrywałem poprzedni film, były tutaj jedna część schodów, czyli jedna pada schodów, teraz już są, znaczy jedne schody, teraz już jest pada schodów. I faktycznie to jest dobra nowina, bo tutaj jak czasami jeżdżę do znajomych, to miałem okazję zobaczyć, że no nie było to najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o jedną parę, bo korki, jakie były na tych schodach i ogólnie na tym przejściu przez przebudowę dworca, są niesamowite. Jeżeli przyjedzie pociąg, to po prostu jest kolejka jak kiedyś za PDL-u po jakieś jedzenie. No jak widzicie, słońce, wschód słońca, tu wszystko się faktycznie wiąże w jedną całość i tak wygląda mniej więcej cała przebudowa, jeżeli chodzi o ten rejon i o to miejsce. Nie powiem Wam, kiedy będzie oddana do użytku nowa część i druga krawędź pedonowa, która teraz tutaj pedon jest w użytku. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ponieważ pociągi tu jeżdżą wahadłowo i to raz, że nie jest dobrze dlatego, jaki tu jest natłok ludzi na pedonie, a dwa, przydałoby się, by pociągi tutaj trochę szybciej jeździły. Też trzeba pamiętać, że ten pedon przez to, że jest połowicznie oddany do użytku, jest bardzo wąski. Mniej więcej ta przestrzeń użytkowa jest tak na metro Świętokrzyska, kiedy się idzie z łącznika. Jest to bardzo mało miejsca. Tutaj ulubiony chyba Wasz element, czyli zdjęcia z projektem. Jak to wygląda teraz, jak to będzie wyglądać później. W sumie tak po drugiej stronie, jakby to wyglądało, to może by było trochę lepiej. Całe to stanowisko zmienia całkowicie swój układ. Możecie zobaczyć je na szaro na tym projekcie. Czerwone to jest nowy układ torowy, a te czerwone trójkąty to oczywiście nowe do zjazdu, które będą się znajdować. I dzięki nim będą właśnie dwa nowe tory odstawcze. Jeden tor odstawczy przed stacją po stronie zachodniej, a drugi po drugiej stronie, czyli za stacją po stronie wschodniej. Chociaż tutaj powiedzenie, że coś jest przed czy za stacją, to oczywiście w zależności od tego, z której strony się znajdujemy. Ja jeszcze powiem tutaj w tym momencie, jak wyglądacie sobie ten projekt i mniej więcej widzicie, o tym, że faktycznie Żydów Mazowiecki w ostatnim czasie jest dosyć mocno wykluczony komunikacyjnie. Ja o tym powiem trochę więcej w kolejnym mniejsza z tym, ale z racji tego, że ja tutaj faktycznie jeżdżę do znajomych w różne miejsca, konkretnie linią 743, pewnie słyszeliście o niej, mówiłem chyba w poprzednim czas z tym, że jeździ do metra teraz. I oczywiście mógłbym powiedzieć, że faktycznie cieszymy się, jeździ do metra, szybciej bym tutaj dojeżdżał, ale z racji tego, że tutaj dojeżdżam czasami, właśnie w miarę często nawet, to zauważyłem, że w weekendy, kiedy mam ten wolny czas i chciałbym tutaj podjechać, no to niestety jest lipa. Autobus 743, jak część pewnie z Was wie, jeździł co 2 godziny w weekendy. Teraz jeździ co 2,5 godziny w weekendy, dzięki temu, że dojeżdża do metra, a urząd Żydowa Mazowieckiego nie chciał zwiększać liczby autobusów na brygady. Czyli po prostu jest cały czas jeden autobus na całą trasę, jak był wcześniej, tak jest teraz. Jest jeden autobus na całą trasę, no trzeba przyznać, że faktycznie całkiem ciekawie. Co nie zmienia faktu, że jeden autobus co 2,5 godziny w kierunku Warszawy czy w kierunku powrotu Warszawy, wyobraźcie sobie, jak tutaj musi się tragicznie mieszkać, żeby dojechać sobie na przykład do pracy, jak się pracuje, w weekendy, czy w jakiekolwiek inne miejsce, albo wrócić skądś. To jest naprawdę najciekawe i mam nadzieję, że to się zmieni, bo jak miałem okazję raz jechać, żeby nie jechać 743, tylko 713 podjechałem sobie do Żydowa Mazowieckiego, to powiem, że podobnie jest dramat, bo tam po prostu autobusy, o ile jeżdżą trochę częściej, no bo nie jestem co 2,5 godziny, tylko co około godziny, to niestety tam jest inny problem, a mianowicie autobusy jeżdżą krótkie, nieprzegubowe w weekendy i są tak zapełnione, że ludzie pozostają nawet na przystankach. Miałem okazję to ostatnio zaobserwować. A mało tego, właśnie ta przebudowa, która tutaj się znajduje, też nie pomaga, bo pociągi w godzinach szczytu porannego w tygodniu czy w weekendy jeżdżą tak samo, czyli mniej więcej co godzinę. I to też nie jest, bym powiedział, dobra nowina. Co nie zmienia faktu, że w tymże miejscu znajduje się dworzec, który przechodzi swoją własną przebudowę. Zwróćcie uwagę na to, że ludzie wchodzą do budynku dworcowego. Tego też się nie widzi podczas przebudowy budynków dworcowych, a tutaj to zostało tak zrealizowane. Powiem więcej, z tego budynku dworcowego wcześniej pasażerowie zbytnio nie korzystali. Ale teraz to się zmieniło, ponieważ w związku z przebudową całego terenu dookoła budynku dworca i samego dworca, pasażerowie są aktualnie kierowani przez budynek na nowy peron. I teraz pomyślcie sobie, co może pójść nie tak. Budynek, który jest historyczny, zabytkiem, ma ponad 100 lat.
i non-stop przez cały dzień, przez całą noc są otwarte drzwi do hali dworcowej, przez którą się przychodzi i przez którą przychodzą no, na pewno tysiące pasażerów dziennie w kierunku pociągów w jedną i w drugą stronę. Co może pójść nie tak, jeżeli cały czas chłód i zimno wpada do środka? No ja nie wiem, może wy wiecie. Także taka tutaj ciekawostka. I z boku też powstaje po lewej stronie budynek tymczasowego dworca. Domyślam się, że tam będzie się znajdować. Znaczy, domyślam się, że te kontenery nie pojawiły się tutaj nie bez powodu. I najprawdopodobniej tam będą kasy biletowe, bo aktualnie nie ma tutaj ani biletomatu, ani jakiejkolwiek możliwości zakupu biletu inaczej niż przez komórkę, więc najprawdopodobniej to będzie się znajdować. A co do przebudowy dworca, tylko powiem w skrócie, że głównie chodzi o to, aby przebudować dworzec, wyglądał nowocześnie, był bardziej ekologiczny, w środku był funkcjonalny, był nadanie pełnosprawnych i będzie ocieplony również, ale tylko i wyłącznie od środka, z zewnątrz tylko ma być odświeżony, no bo to jednak jest historia i element faktycznie, no, który tak jak powiedziałem, ma już ponad 100 lat, jeżeli chodzi o ten budynek. Ale trochę czasu już wam zabrałem z życia, więc będę kończyć w tym momencie. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i kliknijcie przycisk subskrybuj, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i koniecznie dajcie znać w komentarzach. Może mieszkacie w Ożydowie, macie jakieś swoje przemyślenia, czy faktycznie czujecie jako mieszkańcy, że jesteście wykluczeni, a może jakieś inne osoby chciałyby mi powiedzieć, że są inne miejsca, w których jeszcze gorzej komunikacja miejska wygląda. Chociaż nie wiem, czy w miejscu, gdzie to jest mniej więcej 5-10 km od Warszawy, można mieć gorszy dojazd niż 2,5 godziny. Ale nie wiem, może jest. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!